Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Radio Afera 986. 6, 7, 8, 9, 10. Halo? Słychać mnie? Halo? Nic nie słyszę. Halo? O, teraz słyszysz. Nie no, żartuję sobie. Jest okej, okay, wszystko jest. Nazywam się Paulina Szewczyk i jestem dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej. A ja jestem Michał Trzciński i jestem dziennikarzem oraz podcasterem. Wraz z zaproszonymi do rozmowy gośćmi szukamy odpowiedzi na pytania, czy w prowadzeniu działalności naukowej i stosowaniu jej wyników w praktyce jest w ogóle przestrzeń na społeczną odpowiedzialność. Czy w biznesie jest miejsce na naukę? Czy nauka uwzględnia potrzeby biznesu? I gdzie w tym wszystkim człowiek? Poli Podcast. Podcast Politechniki Poznańskiej. Witamy w kolejnym odcinku Poli Podcastu. Michał Trzciński. Paulina Szewczyk. Dzisiaj mieliśmy troszeczkę inny plan niż ten, który się w tym momencie dzieje. W studio chcieliśmy mieć dwóch gości, niestety być może ze względu na poznańskie korki i to, że Poznań chyba nadal jest cały rozkopany, nie wiem, bo nie jeżdżę po centrum. Może ze względu na retrogradację Merkurego. Co? Co to jest? Nasz gość nie dojechał. Oj, nie, nasz nie o tych definicjach. Nie te definicje. No ale przynajmniej i tak mamy w studio wspaniałego gościa, profesora Politechniki Poznańskiej Mateusza Barczewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomysł był taki, że chcieliśmy dzisiaj mocno porozmawiać o styku nauki i biznesu. Biznes nie dowiózł się. Nie ma biznesu, więc porozmawiamy. Mamy puste miejsce przy stole. Biznes gna. A może właśnie, może tutaj ważne sprawy biznesowe zaważyły. Niemniej jednak nadal chciałbym poruszyć ten temat styku nauki i biznesu. Z tobą, Mateuszu, przynajmniej. I być może dowiemy się troszeczkę innej perspektywy względem tej, której byśmy się od drugiego gościa dowiedzieli, bo ty reprezentujesz w tym studiu naukę. No więc jak to jest, że przychodzi komercyjna spółka, jakaś firma do Politechniki i mówi, że chce taki i taki produkt. I potem to się wszystko dzieje i Politechnika... I oczywiście teraz mocno upraszczam, więc poproszę o jakieś uszczegółowienie tego. Jak to się dzieje, że biznes przychodzi do Politechniki, Politechnika mówi super, będziemy robić i pracujecie dalej i wymyślacie różne produkty? Od czego by zacząć? Od początku? Od początku. Dzwoni telefon. Zazwyczaj dzwoni telefon i jest taka bardzo długa lista życzeń, które są, chcemy więcej, szybciej, bardziej. Taniej, lepiej niż konkurencja i niestety zazwyczaj odpowiedź brzmi, że albo jesteśmy zajęci, albo bardzo byśmy chcieli to zrobić, ale będzie to wymagało bardzo dużych nakładów pracy. I no tutaj tak naprawdę z największą pomocą przychodzą nam środki zewnętrzne, fundusze europejskie, zewnętrzne projekty, które są z różnych źródeł tutaj finansowane. To może bezpośrednio odniosę się do współpracy naszej jako Zakładu Tworzyw Sztucznych, Instytutu Technologii Materiałów z przedsiębiorstwem Terlang, który jest częścią grupy Aquanet. W 2016 roku do naszego kierownika, do pana profesora Szostaka, zgłosiło się właśnie przedsiębiorstwo Terlang z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie opracować nowy typ materiału, który będzie przeznaczony do regeneracji rurociągów w technologii bezwykopowej, czyli takiej, która nie będzie wymagała wykopania całego odcinka 200-300 metrów czy kilometra rurociągu, żeby móc go naprawić. No tak się szczęśliwie złożyło, że wówczas w rozpatrzeniu była grupa projektów w ramach regionalnych agend badawczych, która była dotowana ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego innowacyjny rozwój, POIR. POIR na pewno, tak. Tutaj jesteśmy. Rozwój. Inteligentny rozwój. Przepraszam wszystkich naszych darczyńców. Tak, ale było innowacyjne i inteligentne i szczęśliwie udało się pozyskać środki na wykonanie tych prac badawczo-rozwojowych. No i tutaj nie ukłamujmy się, że to jest skala przedsięwzięcia, no wymagała zewnętrznych środków, bo tutaj żadne przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie pokryć tak olbrzymich tutaj kosztów prac badawczo-rozwojowych. Tak? I tutaj
problem wynikał z konieczności zastąpienia wycofywanego materiału. No i tak naprawdę no, poniekąd się to udało we współpracy jeszcze tutaj z naszymi utajonymi partnerami, o których za chwilę wspomnę na pewno. No właśnie, chciałem pytać, czy się udało, jaki był efekt końcowy, jaki jest? Efekt końcowy mogą państwo podziwiać w internecie, bo powiedziałbym, że mogą państwo podziwiać w oku siebie, ale te rury są pod ziemią, więc ciężko jest dojrzeć. Niemniej, jeżeli państwo poszukają słowa Coverlan, które jest tak naprawdę znakiem zastrzeżonym technologii noszenia tego typu nowych hybrydowych powłok zabezpieczających i regenerujących rurociągi, no to myślę, że państwo doskonale dowiecie się wszystkich szczegółów na temat tego wynalazku. Na bardzo ładnej, korzystnej stronie internetowej spółki Terlan. A końcowym efektem miałoby być nie rozkopanie całkowite Centrum Poznania? Czyż to nie piękna wizja? Rozkopanie Centrum Poznania jest dosyć delikatnym tematem, ale no poniekąd jest bardzo, było bardzo konieczne. I tutaj te wszystkie prace wodno-kanalizacyjne to też na pewno będą nam długo służyły, więc to jakby... Ale to już kolejny gość, który przychodzi i mówi, że to jest taki delikatny temat. No delikatny, bo też się denerwuję, ale poruszając się po Poznaniu, ale problem retencji wody i też zagospodarowania tej całej wody, która płynie pod Starym Rynkiem, niestety jest bardzo istotny. No niemniej wracając do tematu, który tutaj poruszyliśmy, czyli współpracy z przemysłem, no w tym przypadku przedsiębiorstwo przyszło z problemem, który musiał być rozwiązany. Udało się pozyskać środki, no i niestety tak się złożyło, że w myśl zasady tyle, ile my obiecamy, tego nikt wam nie da. Trzeba było te obietnice wszystkie spełnić i szczęśliwie udało się je spełnić. I tutaj myślę, że najważniejszą cechą takiej współpracy jest to, żeby się na siebie nie obrażać, ale też współpracować. I myślę, że to akurat ten przykład współpracy Politechniki z przedsiębiorstwem Terlan jest dobrym przykładem tego, że pomimo tego, że zakończyliśmy już projekt dawno temu, to cały czas te zabezpieczające powłoki rozwijamy, badamy, no bo cały czas, jak to w polimerach, bardzo wiele pytań się rodzi dopiero w trakcie eksploatacji. I tutaj nie pozostawiliśmy naszych partnerów z pustymi rękoma i no może nie z pustymi rękoma, ale z... Nie ucięliśmy tej współpracy i staramy się ich wspierać, jak tylko jest to możliwe i zadawać coraz trudniejsze pytania, które nas doprowadzą do udoskonalenia naszego wspólnego produktu. Zwróciłem uwagę na pierwszą rzecz, jaką powiedziałeś, no nie była ona optymistyczna, że będzie drogo, albo bardzo długo i bardzo skomplikowanie. Nie. No to, super. Nie, no tego ja nie powiedziałem, że będzie drogo. No drogo jest... No tutaj może zacznijmy od tego, o czym w ogóle mówimy, o jakim wynalazku, o jakiej technologii. Coverlan jest to i technologia nakładania i sama powłoka nakładana na rurociągi, w tym przypadku dedykowana do regeneracji, czyli do naprawy wzmacniania, czy też zabezpieczenia antykorozyjnego rur wodociągowych przeznaczonych do przesyłu wody pitnej. Posiada też odpowiedni atest. Oczywiście jest z wszystkimi możliwymi dopuszczeniami wymaganymi na terenie Polski, które pozwala na bezwykopową, czyli taką przy minimalnej ingerencji w środowisko, w otoczenie, naprawić dany rurociąg. Tak? Czyli wprowadzamy sobie, może nie robota, ale takie specjalne urządzenie oczyszczające, dotychczas eksploatowany rurociąg i tak w odcinkach co około 200 metrów możemy wykopać tylko taką sobie tutaj dziurę, w którą wprowadzamy sobie odpowiednie urządzenia, oczyszczamy tę rurę na tym odcinku, po czym ją odpowiednio pokrywamy taką, załóżmy, centymetrową warstwą powłoki, takiej bardzo szybko wiążącej, która wzmacnia ten rurociąg, która zapewnia bardzo korzystny przepływ wody, zmniejszenie ilości osadzanych się później tych stałych osadów. Ale ta substancja to jest plastik? To jest... kompozyt na bazie polimerów chemoutwardzalnych, tak? Czyli jakby tutaj słowa plastik. Co? My tutaj tak sobie siedzimy na Politechnice, więc to słowo plastik nie powinno tutaj paść, bo pękło mi serce. Więc jakby w polskiej nomenklaturze tego plastiku nie używamy, czyli mogą być polimery, bo w tym przypadku tworzywa sztuczne. Niemniej tak, więc ale tak. Zaraz do tego tutaj wrócimy. To jest właśnie takie tworzywo sztuczne, czyli taki polimer chemoutwardzalny z takiej kompozycji dwuskładnikowej, wzmacniany jeszcze włóknami bazaltowymi, bo to cała innowacja właśnie tkwi w tych włóknach bazaltowych, które też jakby wzmacniają ten materiał.
która pozwala nam na właśnie na zabezpieczenie tego rurociągu. Są alternatywne technologie oczywiście, ale może nie będziemy o nich mówić. Ta jest obecnie, wydaje mi się, najkorzystniejsza. Tutaj myślę, że powinienem również wspomnieć o takim utajonym partnerze, bo tak zaczęliśmy rozmowę o tym, w jaki sposób doszło do realizacji tego projektu. I tak naprawdę, no, podejmując się tych prac, nie byliśmy w stanie przewidzieć skali problemów, jaką będziemy tutaj się mierzyć, bo wcześniej pracowaliśmy w warunkach laboratoryjnych na różnych polimerach termoplastycznych. W chwili, kiedy mówimy o wytwarzaniu takich powłok w przemyśle wodno-kanalizacyjnym, to mówimy o tonach materiału, więc tak naprawdę, żeby takie urządzenie, które pozwala nam na tryśnięcie tej powłoki, to znajduje się na ciężarówce. I tutaj jedna próba technologiczna związana była z wytworzeniem materiałów tak w ilości ponad 1,5 tony. Więc pierwsze próby, kiedy jeszcze zaproponowaliśmy jakieś nasze rozwiązania, zostały namieszane te materiały, one wszystkie spłynęły z tych rur i po prostu nie związały, to mi się wydaje, że tutaj naszym konsorcjantom pękło serce, a ja szczęśliwie byłem na wakacjach i nie zostałem ściągnięty do odpowiedzialności. Niemniej tutaj... Za granicą? Nie pamiętam już, ale... Bo z Polski to się nie można przyznawać, bo wtedy cię od razu ściągną. Tak, tak. Ale tutaj muszę przyznać, żeby nie my jedynie opracowaliśmy tę kompozycję. Tutaj był, jest trzeci utajony nasz partner, i poniekąd beneficjent tego rozwiązania, czyli tutaj firma Polyhem Systems, i tak naprawdę opracowanie tak wielkoskalowych rozwiązań możliwe jest tylko przy synergii oddziaływania ludzi, którzy wykazują się innym doświadczeniem, inną wiedzą. Więc tutaj ze strony Terlanu, no, nieocenione wsparcie pan Jakubów, Hanna i Wiernickiego, którzy są doskonałymi technologami związanymi głównie właśnie z regeneracją rurociągów, z obsługą maszyn technologicznych. Z naszej strony mieliśmy cały zespół, który pracował nad wprowadzaniem napełniaczy i też opracowaniem procesu mieszania. No i tutaj też nie mógłbym wymienić naszych też partnerów z Polyhem System i tutaj... Przy czym sam nasz, jeszcze dopowiem, wtrącając się, że nasz zespół był mocno interdyscyplinarny. To nie byli tylko materiałowcy. Tam był fizyk, chemik. Że interdyscyplinarnie po prostu. Tak. Tutaj mieliśmy specjalistów z różnych dyscyplin. Ale ja jeszcze tak wrócę, bo tutaj nazwiska musi paść nieocenionego... Andrzeja Dudy. Nieocenionego Marcina Gryki, tak, tutaj super recepturzysty z firmy Polyhem Systems. Ja i myślę, że... Kim jest recepturzysta? A no to jest... Ja sobie tak trochę to nazwałem po swojemu, ale akurat w przypadku tych plastików, które możemy zastosować do wytwarzania tych powłok, powiedział, ale mam grzech teraz. Tak, ledwo przeszło to słowo, ale jeżeli mówimy o technologii kształtowania polimoczników, czy też poliuretanów, to jest fascynująca grupa tworzyw. No w ogóle polimery są fascynujące. W chwili, kiedy wszystko wpływa na wszystko, kiedy każde zwiększenie skali produkcji generuje niewyobrażalne problemy, które przed nami się pojawiają i konieczne zmiany podejścia, no to właśnie poliuretany są takimi materiałami, które wymagają gigantycznego doświadczenia, żeby dojść do jakiegoś celu, do określonych właściwości. Tutaj, jeżeli mówimy też o tej regeneracji rurociągów, no to możemy naprawiać, czy też pokrywać rurociągi od 15 do centymetrów, do ponad 1,5-metrowych. W związku z czym, jak można się domyślić, rozrzucanie tego materiału też wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich właściwości reologicznych, czyli tych przepływów, odpowiednich czasów wiązania i coś, co jest chyba największą trudnością, to jest w jaki sposób wypośrodkować te właściwości przetwórcze do tych końcowych. No i tutaj tak naprawdę nie byłoby możliwości sprawdzenia tego, jak to będzie działać w warunkach laboratoryjnych. My możemy sobie wykonać jedną, drugą próbę w laboratorium, no ale okazało się, że te warunki w trakcie kształtowania z użyciem gigantycznych maszyn w tej wielkiej skali spowodowało, że nie mogliśmy tego przewidzieć, co będzie się działo tutaj. I materiały, które my opracowaliśmy, miały, powiedzmy, konsystencję miodu. Te, które bazowo zaczęliśmy przetwarzać, miały konsystencję betonu. Tak dla porównania. I jakby później, w wyniku samego przetwarzania, ten materiał zaczynał odpowiednio płynąć, dawał się kształtować, tylko że to nie było możliwości sprawdzenia tego w warunkach laboratoryjnych. Stąd też nieoceniona rola środków
zewnętrznych, o których powiedziałem i dlaczego te projekty są tak drogie i dlaczego konieczne jest pozyskanie finansowania, bo nigdy w życiu żadne przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie wyłączyć na rok, dwa czy trzy urządzenia, które pozwala im na przenoszenie jakichś określonych korzyści finansowych, żeby tylko prowadzić testy. Tutaj te kilkaset tysięcy złotych wylanych w kanał, który umożliwia... Dosłownie w kanał, bo próby były wykonywane w takim byłym warsztacie samochodowym, gdzie był kanał, gdzie była rura umiejscowiona, więc faktycznie działo się to w kanale. Ale tak, tutaj to możliwe było faktycznie sprawdzenie iluś tych kompozycji, które jak już było wlane w tę maszynę, no to już musieliśmy je odpowiednio przetwarzać. I po prostu fizycznie nie można tego inaczej przetestować. Nie, to w tym przypadku... AI nie pomoże. AI nie pomoże. Tutaj AI nie pomoże. Były to nowe materiały wieloskładnikowe. No mówię, tak jak to ma miejsce w polimerach, wszystko wpływa na wszystko. I niestety to czyni naukę o polimerach fascynującą. To powoduje, że zadajemy sobie kolejne pytania i... A kiedy się tak zafascynowałeś plastikiem? Plastikiem. Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem cię urazić. Po rozpoczęciu studiów doktoranckich dopiero tak naprawdę. Na studiach jakoś to nie... Naprawdę? Bo jak mówisz o tym, to wiesz, lśnisz. Po zgwoku. To akurat po rozpoczęciu dopiero tej ścieżki naukowej po zakończeniu studiów, tak? Czyli jakby to było związane tutaj z zatrudnieniem się na Politechnice i podjęciem prac w szeregu projektów. Tutaj na początku pod skrzydłami profesora Sterzyńskiego, tutaj w Zakładzie Tworzyw Sztucznych i później możliwość uczestniczenia w całym szeregu prac różnych rozwojowych, również z firmami, bo też tutaj gigantyczne takie szkołę życia otrzymaliśmy na samym początku naszej kariery wraz z kolegą, z profesorem Andrzejewskim. Zostaliśmy zaprzęgnięci do realizacji projektu EcoPad, który miał na celu opracowanie pierwszego na świecie, no prawie w 100% wykonanego z tworzyw sztucznych wózka, takiego paletowego, widłowego. No projekt zakończył się sukcesem, to było w ramach 7 programu ramowego z kilkoma włoskimi firmami. No i to wtedy okazało się, że też to, co my sobie wymyślimy, spotyka się z brutalną rzeczywistością w przedsiębiorstwach i to spowodowało, że troszeczkę już inaczej zaczęliśmy planować te eksperymenty od początku tej naszej kariery i tutaj staramy się, pomimo tego, że nie możemy wychodzić z poziomu badań podstawowych, ponieważ one pozwalają na opracowanie tak naprawdę dopiero tych najbardziej innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, no to zawsze gdzieś w tle, planując eksperyment, musimy widzieć tę końcową aplikację, a raczej też starać się definiować problemy, które możemy napotkać. Czyli im bardziej utrudnimy sobie życie, im bardziej zadamy sobie kłopotliwe pytania, tym spowoduje to, że będziemy mogli też ten końcowy produkt czy wyrób bardziej świadomie sobie opracować. To wydaje mi się jest taką tą najodpowiedniejszą drogą, więc jedną... Ta szkoła na dzień dobry. No im trudniej, tym lepiej. No to bycie paskudnym względem studentów i nasłuchanie się tego przez całe studia, tak jak nas tutaj każdy zadawał nam jak najtrudniejsze pytania, no tutaj poskutkowało tym, że my sami jesteśmy też tacy chyba paskudni dla samych siebie. I nawet jak już opracujemy coś, co jest ciekawe, no to sobie zawsze należy zadać pytanie nie tyle, czy mogło być lepsze, tylko co mogłoby spowodować, że ten produkt nie wyjdzie. I to chyba jest najbardziej... Psychologia biznesu. Nauki. Nauki, tak. Nie, no tutaj... No tutaj właśnie pojawia się pytanie, czy powinniśmy cieszyć się z tego, czy coś wyszło, czy nie wyszło. I chyba mi się wydaje, że tym najważniejszym punktem przy projektowaniu nowych materiałów albo opracowaniu nowych rozwiązań jest wyjaśnienie tych kroków, czemu coś nie wyszło. I to nas tak popycha ku jakimś ciekawym rozwiązaniom. Ale chyba troszeczkę odbiegliśmy od tematu. Nie, dlaczego? A czy takie podejście i taka nauka, którą przyswoiłeś, pomogła ci przy prowadzeniu lidera też? Nie tylko lidera. Jest lider, jest sonata, jest ten wspomniany POIR. Nauka dla społeczeństwa. Czego tu nie ma? No, gość się uśmiecha. Czego nie ma? Znaczy, ja chyba muszę podkreślić, że mam taką przyjemność i to w sumie zaszczyt współpracować z ludźmi, z którymi się poniekąd jakoś też przyjaźnię. Tak chyba mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie. I od samego początku, kiedy tutaj właśnie trafiłem do
zakładu tworzyw sztucznych, to muszę przyznać, że atmosfera, jak ja panuję w zakładzie, wsparcie między poszczególnymi pracownikami, też jakby stworzenie no, młodego zespołu, no, który się wspiera i też poniekąd uzupełnia, sprawia, że no, chyba możliwe staje się wszystko powoli. Tak, to nie mówię tylko o naszym zespole, może tutaj na Politechnice, bo tak współpracujemy z całym szeregiem innych uczelni w Polsce i to tak chyba się uzupełniamy i po koleżeńsku po prostu staramy się dojść. Czyli znowu ta interdyscyplinarność się kłania. Tak, no ale tutaj jakby też kłania się to, że pomimo tego, że pracujemy w gronie polimerowców, to każdy ma inne doświadczenia z innymi, nie tylko projektami, ale z polimerami i z innym podejściem. I tak jak bardzo się kłócimy w tym wszystkim, tak chyba też jednocześnie się wspieramy i dążymy do tego właśnie znalezienia odpowiedzi jakichś i nowych rozwiązań. Tak wracając do tematu już zrealizowanych projektów, albo tych, które teraz się toczą u nas w zespole, no to chyba nie wiem, czy coś nas przygotowało do tego, co nas czeka. Myślę, że to jakby im trudniej, tym chyba robi się ciekawiej tak naprawdę. I wszystkie niepowodzenia powodują, że no, stawiamy coraz trudniejsze pytania, albo wychodzimy, żeby w każdym planowanym nowym eksperymencie krok dalej i staramy się przewidywać to, co może się wydarzyć. To też no, musimy przyznać, że w obecnych czasach nie ma problemów z pozyskaniem odpowiednich analiz, czy ta baza aparaturowa, którą dysponujemy, czy tutaj na miejscu, czy po koleżeńsku mamy dostęp tak naprawdę do prawie praktycznie każdej metody pomiarowej, gdzieś tutaj za pośrednictwem naszych różnych znajomych, no to sprawia, że tak naprawdę możemy wyjaśnić bardzo wiele. To, co sprawia, że jesteśmy gotowi do podejmowania nowych zagadnień, no to chyba to, że każdy kolejny temat jest jeszcze bardziej fascynujący i ciekawy tak naprawdę. A myślisz, że dojdziecie kiedyś do ekologicznego plastiku? No już doszliśmy. Naprawdę? Czyli nie każdy plastik jest zły? Umówmy się na mówienie plastik, proszę. Dobrze. Audycji. Nie, bo tu koledzy mnie słucham. No ale to po tej stronie stołu ja będę używał tutaj tych zachowajmy tę higienę, tych różnych sformułowań, a tam inaczej. No, tam koledzy. No koledzy przyłożeni. Plastik. No czy będzie ekologiczny? Czy dojdziemy z tym do ładu? Ja myślę, że tutaj, bo też zaczniemy od takiego sformułowania, które się często pojawia, że plastik jest zły. I to chyba powinniśmy wszyscy się uderzyć w pierś. I tak względem rysu historycznego, który mamy tak gdzieś też za sobą, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ten plastik jest zły, czy nieodpowiedzialny. Czy to człowiek jest zły i jego nieodpowiedzialne zachowanie przez kilkadziesiąt lat. I tak, i to, co my teraz możemy robić, to możemy tak naprawdę gasić pożar i w sposób odpowiedzialny przystąpić do posprzątania bałaganu, który jest za nami. To jest bardzo trudne pytanie, żeby odpowiedzieć, który plastik jest zły, który jest dobry, który jest ekologiczny, bo są różne podejścia i tak naprawdę chyba wszyscy, to, czy my wymyślimy polimer, który będzie biodegradowalny, czy który będzie w pełni kompostowalny, który będzie miał jak najmniejszy ślad węglowy, to jest jedna rzecz, ale odpowiedzialne zagospodarowanie już istniejących odpadów i opracowanie nowych technologii recyklingu i przetwórstwa tych materiałów, to jest właśnie ten krok, w którym no, wszyscy możemy też wziąć udział, choćby odpowiednio segregując te wszystkie polimery i odpady. Więc teraz też pojawia się pytanie, czy korzystniejsze jest wielokrotne przetworzenie polityreftelanu etylenu, czyli PET-u stosowanego do wytwarzania butelek. Powiedz jeszcze raz. To... Polityreftelanu etylenu. Dobrze, że mam nagrane. Tak. Czy bardziej celowym jest wielokrotne wykorzystanie materiału, czy wyprodukowanie superpolimeru, który będzie się po tym jednym użyciu rozkładał? No, biorąc pod uwagę cały ten cykl życia produktu i ten ślad węglowy, czy też ślad wodny, który stoi za syntezą polimeru, za syntezą półproduktów, wytworzeniem tego materiału, jego transportem, no to powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby ten polimer był z nami jak najdłużej, żeby go jak najdłużej przetwarzać i wykorzystywać. Więc przeczytałam kiedyś, że mamy odpad, nawet potrafimy go sensownie zebrać, ale właśnie z tym przetwarzaniem na dobrej jakości materiały, no jest pewien kłopot. No to też, o jeszcze w ogóle słowo odpad, ale to już nie będziemy, bo to słowo odpad to też, bo to jest wielka dyskusja, co jest odpadem, co nie są jakieś definicje, się tworzą nowe.
No to brzydkie słowo powiem. To odpad jest brzydkim słowem, czy śmieci są brzydkim słowem? Nie, no odpad jest właściwym słowem. Z pewnością największym problemem przy przetwórstwie ponownym tworzyw polimerowych jest ich zanieczyszczenie. Tak, tutaj obecnie przygotowaliśmy taki też fascynujący, ale to jest, to jak to wyjdzie, to będzie super. I tutaj chciałbym pozdrowić wszystkich naszych recenzentów z Narodowego Centrum Nauki, żeby nam dali dofinansowanie, bo wraz właśnie z koleżankami i kolegami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Adama Mickiewicza składaliśmy wniosek dotyczący właśnie badań nad mieszalnością polimerów. Bo jedną rzeczą jest oczyszczenie. Maria, jeszcze mieszacie? A zaraz, no właśnie do tego dojdziemy, bo... Głównie mieszają. Cały czas mieszamy. I w głowach, i w sercach, i w polimerach. I tutaj jedna rzecz to jest zabrudzenie, czy też tych wszystkich tych poużytkowych wyrobów z tworzyw sztucznych, a drugi problem jest też odseparowanie polimerów pomiędzy sobą. Polimery, tak jak olej i woda, zazwyczaj są ze sobą niemieszalne. I okazuje się, że taka mieszanina dwóch polimerów może też być później uciążliwa w przetwórstwie, czyli właściwości takiego, jeżeli spojrzymy sobie na tę butelkę po wodzie, prawie użyłem jakąś nazwę handlową, tutaj napowiem. Jak spojrzymy na taką butelkę po wodzie, to ta nakrętka będzie wykonana z polipropylenu czy też polietylenu, a z kolei butelka z polityreftylenu etylenu. I dlatego, jeżeli byśmy przemielili te dwa materiały i wymieszali, to końcowe właściwości tego wyrobu będą dużo gorsze niż każdego z tych polimerów osobno. Więc to rozdzielenie, ta separacja tych polimerów też jest bardzo ważna, żeby uzyskać wyroby o dobrej jakości. No ale też nie możemy zapomnieć o tym, że jeżeli będziemy mieli kubek po jogurcie, który będzie brudny od tego właśnie jogurtu i byśmy, nie daj Boże, go wrzucili do takiej maszyny, no to też to nam spowoduje pogorszenie. Czyli myć. No właśnie, to jest, czy my powinniśmy myć. Kurczę, bo teraz... Kubeczki po jogurtach. No, moja babcia myła. Takie kubeczki wszystkie. Moja też. No, ale ciężko, a teraz powinienem to wiedzieć i powiedzieć, tak czy powinniśmy mieć w domu. No, wszystkie te produkty i tak są separowane, są oczyszczane później. Więc jakby w sortowniach i przed dalszym przetwórstwem, więc mi się wydaje, że tutaj bo to też najważniej... Politechnika miasta, polityka miasta trochę wchodzi w grę i z jakich oczyszczalni korzystają i tak dalej, bo jedno miasto, powiedzmy, pozwala nie myć kubeczków od jogurtów, a inne mówi, żeby jednak to robić. No tutaj pojawia się też pytanie, jak bardzo powinniśmy przerzucać na użytkownika tych wyrobów, jogurty, butelek, odpowiedzialność na odpowiednią separację. Czy tak naprawdę przeciętny wypijacz wody butelkowanej, albo oczywiście w Poznaniu wody, i nie tylko w Poznaniu wody, wodociągowej, ponieważ jest dostarczona przez doskonałą technologię Coverlan. I tutaj też jakość wody w Poznaniu jest wyśmienita, ten mały placement. Czy powinniśmy przerzucać tę odpowiedzialność i pewną świadomość ekologiczną na samego użytkownika? Czy no, tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, że butelki, puszki do jednego tutaj pojemnika na odpady z drugiej strony. Czy powinniśmy mieć 15 pojemników na odpowiednie polimery? No chyba nie. No tutaj myślę, że... Jestem zwolennikiem tak tej pierwszej teorii, bo te niezliczone zawahania przy śmietnikach. Oj tak. Więc odpowiednia później separacja przemysłowa może być dużo bardziej efektywna. I chyba to jest tędy droga. To ja mam jeszcze jedno pytanie z troszeczkę innej działki, ale też w tym temacie. Bo się czasami mówi, że taka butelka będzie się rozkładała przez 400 lat. Skąd się to wie, że 400, a nie 500? Przecież nie sprawdzili tego. No nie sprawdzili. No to... Ale ponoć już starożytni Czesi wytwarzali polietylen i możemy... To? Nie, no tutaj tak, to są pewne domniemania. I my możemy stworzyć warunki, które będą odwzorowały jakieś wielokrotne nagrzewanie polimeru, czy też jego ekspozycję na jakieś warunki zewnętrzne, ale to są wszystko tylko przewidywania, więc tak naprawdę czas pokaże, co z tymi polimerami będzie się tak naprawdę dosłownie działo. I dlatego mam nadzieję, że dołożymy wszelkich starań, nie tylko my, ale też nasi koledzy i koleżanki z innych jednostek i też na całym świecie i przyszłe pokolenia naukowców, aby móc ten problem rozwiązać. Chyba to tak. Amen. Efektów chyba nie zobaczymy.
w tym gronie. Co nie zobaczymy. Będzie, już jest super. Będzie tylko lepiej. No świat czeka, no. Zielone. Zielony plastik. Ale... Zielone polimery, ale również zielone dodatki, bo już, jak już mówimy o tym, czym się tu zajmujemy, no to chyba powinniśmy też powiedzieć nie tylko o odpadach polimerowych, ale też o jakichś odpadach rolno-spożywczych, odpadach wielkogabarytowych, bo teraz też mamy, już wspomnieliśmy o tym, no, z takich bieżących tematów, które też pytań, które się rodzą, to w jaki sposób też zmniejszyć udział polimerów w polimerze niejako, czyli w jaki sposób wytworzyć kompozyt, który będzie zawierał jak najmniej tego polimeru, a będzie miał jak najkorzystniejsze właściwości użytkowe, czy też wykazywał jakieś nowe cechy funkcjonalne. I tutaj też taką jedną z odpowiedzi jest wytwarzanie kompozytów polimerowych z zastosowaniem materii organicznej, czyli pochodnych roślinnych różnych, czy też napełniaczy pochodzenia roślinnego. No i tu mamy przyjemność też realizować obecnie w tym temacie projekt. No, znane państwu są na pewno deski kompozytowe, deski tarasowe, które zastępują nam drewno, które możemy sobie, czy też jako deskę elewacyjną, czy deskę tarasową. No i teraz pojawia się pytanie, co będzie, jeżeli zamiast tej mączki drzewnej ze świeżo ściętych drzew, no użyjemy na przykład łupiny orzechów. Tak świątecznie. Tak świątecznie. A mogą być to orzechy włoskie, laskowe, no ale możemy też iść krok dalej, no przecież mamy bardzo dużo pestek, bardzo dużo liści, które są jakąś biomasą, która jest trudna w utylizacji. No i okazuje się, że ta nieprzetworzona materia roślinna często zawiera w sobie cały szereg związków małocząsteczkowych, które mogą modyfikować nam dodatkowo te nasze polimery. Mogą je uplastyczniać, czyli mogą zmniejszać ich kruchość, mogą zwiększać stabilność taką antyoksydacyjną, czyli możemy też spowodować, że te materiały będą bardziej odporne na procesy starzeniowe, na przykład na oddziaływanie warunków UV. Czyli te antyoksydanty zawarte, czy to w herbacie, czy w kawie. Mniej zmarszczek. Mniej zmarszczek. Dlaczego patrzysz na mnie? Nie, tylko po prostu spojrzałem. Na mnie nawet, co ty? Przepraszam. Po prostu spojrzę w lustro. Tak, ale to kolejne działania są podejmowane tutaj, żeby też mieszać te różnego rodzaju opady roślinne, żeby poprawić te właściwości polimerów poprzez wytwarzanie kompozytów polimerowych. I wtedy nie będzie można już powiedzieć, że jest plastik. No będzie można, będzie trzeba. Zawsze to będą kompozyty polimerowe. Tak cały czas będzie. Kompozyty. Kompozyty. Zaspokoimy aspiracje branży, by wpisywać się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Oj, to nie za naszego życia. Oj, za naszego życia. Trudno się o tych polimerach, tak. Bo tego, o tym się nie słyszy, ale tak dużo się dzieje i czy to w Polsce, czy w Europie, no w Polsce też. To się nie słyszy. No słyszy się cały czas, się słyszy, bo się źle słucha, ale się dzieje bardzo dużo. Tutaj jakby, jak gdziekolwiek się nie rozejrzemy, na jakikolwiek uniwersytecie są prowadzone no super działania. W całej Polsce są fajne prace prowadzone naprawdę i efekty są rewelacyjne. No tutaj my akurat zajmujemy się głównie zagospodarowaniem różnego rodzaju biomasy w postaci właśnie tych napełniaczy lignocelulozowych, pochodzenia roślinnego. No to akurat nasz kolega Jacek Andrzejewski też działa z wytwarzaniem biowęgla, no i zastosowaniem jego do, czyli popirolitycznego takiego właśnie napełniacza węglowego, który pozwala na modyfikację polimerów, no ale w Polsce również wytwarza się na przykład biopoliole z posmarzalniczych olejów. Tutaj mogę wspomnieć nasze koleżanki i kolegów z Politechniki Krakowskiej, z którymi mam przyjemność współpracować. Więc tutaj też możemy pianki poliuretanowe, takie jakie w studiu teraz otaczają, wytworzyć z takiego właśnie na przykład też ładne oleju po fryturze. Radioafera ma sobie szansę, odświeżyć właśnie sobie. Ale ponoć nie pachną, ręcznie. Bo to jest stołówka, na pewno trochę oleju się znajdzie. Tak, no tutaj wszystko przed nami. Olej swoją drogą też ciekawa substancja do utylizacji. Tylko dążąc też do tej odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie opracować ten plastik idealny, to chyba i tak, i nie, bo to... Och, jak zwykle nie ma prostej odpowiedzi. Nie ma prostej odpowiedzi i chyba to wszystko zależy od nas, jak później będziemy z nim postępować tak naprawdę. To ostatnie moje pytanie, które być może będzie prostsze. Plastikowe waciki do uszu, tak czy nie? Szukać takich drewnianych, czy jednak... No ale tam chyba patyczek tylko był polimerowy, a ta końcówka to chyba była bawełniana, tak mi się wydaje. No to jeszcze mieszane. No ale to szukać w tym sklepie drewnianego, czy nie? No nie, no tutaj musi być papierowy. Chyba nawet taka była kampania społeczna, entliczek, pętliczek, odpływ zatkał patyczek. I chyba... I to
Nie wymyśliłem tego. I nawet było takie resne. Byłoby super, gdybyś będę właśnie to wymyślił. Myśleć tak. Kurczę, no niestety nie aż taki pomysłowy nie jestem. To myślę, że to jest bardzo wiele tych patyczków lądowało niestety tutaj właśnie w odpływach. No i okazywało się, że tutaj okazuje się, że te papierowe patyczki, one potrafią zmięknąć i przepłynąć na te tworzywowe, są nie te plastikowe. Nie będzie zatykanego, wiesz, pod Poznaniem rur. Są na tyle dobre, są tam... To wszystko nie będą na te już. Polimery są takie wytrzymałe, są takie super, no że one się nie ugną temu, co w tych rurach płynie. I one tam silnie stawiały opór. A landlord mówi, że w tych rurach płynie, oj płynie. Profesor Politechniki Poznańskiej Mateusz Barczewski, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana Łukasza Rybackiego, prezesa Terlanu, naszego dzisiejszego niegościa. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dziękujemy. To był Poli Podcast. Podcast Politechniki Poznańskiej. Muzyka Marek Biliński. Lektor Patryk Ignaczak. Identyfikacja wizualna Wojciech Janicki. Nagrania zrealizowano w studiu Radia Afera w Poznaniu. Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Nauka dla Społeczeństwa.